17 maja, godzina 23.17, przesłuchanie byłego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Pytania zadaje Zygmunt Nowak. 15 września rozpoczyna się 39. Festiwal Filmowy w Gdyni. Jednym z filmów głównego konkursu będzie Jack Strong Władysława Pasikowskiego. Co wy robić? Film obecny na ekranach od lutego rozgrzał na nowo dyskusję o postaci Ryszarda Kuklińskiego. Co pan czuł, zdradzając najbardziej strzeżone tajemnice polskiej armii? Nigdy nie zdradziłem żadnej tajemnicy polskiej armii. Oparty na faktach thriller szpiegowski ukazuje kulisy współpracy Kuklińskiego z CIA, a także jego ucieczkę z Polski. Mamy w sztabie zdrajcę. Skąd to podejrzenie? To nie jest żadne podejrzenie. To jest informacja. Konsultantem filmu był m.in. David Forden, nadzorujący przed laty w CIA działalność Kuklińskiego. Do jakich tajnych dokumentów mieliście dostęp? Thank you.